To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Pierwszy dzień wiosny, więc przenosimy się na działkę laureatki Nagrody Konrada 2020 i Nagrody Literackiej Gdynia. Na działkę Doroty Kotas. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście 8.10. Nazywam się Martyna Turska i jestem wydawczynią podcastów Gazety Wyborczej. Dzisiaj w 8.10 prezentujemy fragment trzeciego odcinka podcastu Mistrzowie Słowa. A jako, że dzisiaj pierwszy dzień wiosny, wybrałam dla Państwa tekst Doroty Kotas pod tytułem Sekretne życie działek, który był opublikowany w Wysokich Obcasach 6 marca tego roku. Tekst laureatki Nagrody Konrada 2020 i Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii proza przeczyta Julia Wyszyńska, aktorka teatralna i filmowa, do niedawna związana z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Całego podcastu posłuchacie na stronie www.wyborcza.pl/Mistrzowie Słowa. Sekretne życie działek. Dorota Kotas. Zanim kupiłam działkę, myślałam, że to niemożliwe. Nie jestem stąd. Jestem tylko pospolitą przyjezdną. Tak o sobie myślałam. Oraz nie mam do niczego prawa. Mogę co najwyżej przemieszczać się po częściach wspólnych miasta, ale tak szybko, żeby nikomu nie przeszkadzać. Pielęgnowanie marzenia o działce w glebie duszy mogło być odebrane jako spory nietakt. Jestem osobą bez pracy. Utrzymuję się wyłącznie z marzeń o byciu znaną pisarką. Nic nie zapowiadało tego, że kiedykolwiek będę miała tyle pieniędzy, by móc kupić sobie fragment prawdziwego miasta. Wycinek terenu naniesiony na mapę, której bym nie zmyśliła. Wydawało się to niemożliwe. Także dlatego, że brzmiało zbyt dobrze, a ja długo wierzyłam, że jedyne, co może mnie spotkać w życiu, to najpierw wielkie nieszczęścia, a później już tylko śmierć poniesiona w wyniku przemieszczania się na rowerze po mieście. A jeśli nawet zarobię pieniądze, to i tak nigdy nie uda mi się kupić działki w rodzinnych ogródkach działkowych bez posiadania na drzewie genealogicznym przodków walczących w powstaniu i bez ich portretów na ścianie salonu, którego nawet nie mam. Samo drzewo genealogiczne wyobrażam sobie tak, że w przypadku ważnych i znanych osób drzewa te sięgają korzeniami działek na ogródkach rod i na każdej gałęzi siedzi jakiś słynny przodek, a w przypadku osób takich jak ja drzewa genealogiczne rosną na pustkowiach i nikt dobrze nie pamięta, jak mają na imię ludzie na jego krzywych i wykręconych gałązkach. Mniej więcej tak to widzę. Julia Wyszyńska. Tak dla Państwa przeczytała fragment tekstu Doroty Kotas pod tytułem Sekretne życie działek. Całego podcastu posłuchacie w Klubie Wyborczej na stronie www.wyborcza.pl/Mistrzowie Słowa. Dołączcie Państwo do Klubu Wyborczej, kupując najwyższy klubowy pakiet prenumeraty cyfrowej na wyborcza.pl/prenumerata i słuchajcie kolejnych odcinków podcastu Mistrzowie Słowa. Polecamy się już za tydzień. I uwaga, jeszcze jedna ważna zapowiedź. Wysokie Obcasy co miesiąc będą publikować nowe zapiski Doroty Kotas z jej działki. Kolejny odcinek na początku kwietnia. Do usłyszenia w poniedziałek w 8.10. Zapraszam w imieniu Staszka Skarżyńskiego i w Mistrzach Słowa już w kolejną sobotę. Martyna Turska. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.